przodu. Chciałbym przypomnieć, że w tym roku mamy już 10. jubileuszową edycję Gwiazd Bankowości. Formuła tegorocznego plebiscytu przebiegła w nieco innej formie, to znaczy mamy 5 gwiazd. Takie kluczowe zmiany w stosunku do poprzednich lat to przede wszystkim Gwiazda Finansów, która jest połączeniem trzech kategorii, czyli stabilności, wzrostu i efektywności. Pojawiła się nowa Gwiazda Innowacji i Technologii, w której oceniamy nie tylko całokształt osiągnięć technologicznych, ale przede wszystkim projekty, które zostały wdrożone w minionym roku. I tutaj patrzyliśmy na to, jak te projekty wpływają na klientów, na organizację wewnętrzną, ale przede wszystkim jaki miały zwrot, czyli przyniosły wymierne korzyści. Jest oczywiście gwiazda ESG, bardzo ważna w dzisiejszych czasach, gdzie oceniamy wpływ na trzy aspekty, czyli środowisko, społeczeństwo i zarządzanie. No i oczywiście taką gwiazdą, która jest nieodzownym elementem Gwiazd Bankowości, to gwiazda relacji z klientem, gdzie wsłuchujemy się w głos klientów. To jest panel 12 tysięcy klientów, którzy wypowiadają się na temat swoich doświadczeń z bankami, które są ich pierwszą relacją bankową. To, co może być interesujące z punktu widzenia tegorocznej edycji, to to, że coraz więcej banków bardzo poważnie podchodzi do strategii ESG. Chociażby współpracując z partnerami zewnętrznymi, wdrażają monitory czy kalkulatory śladu węglowego, czy też edukują swoich konsumentów w zakresie chociażby możliwości ochrony środowiska. Z mojego punktu widzenia, jako przedstawiciela firmy Visa, jest to niezmiernie ważne, że też niektóre banki już na poważnie wprowadziły możliwość wydawania tylko wirtualnych kart. Te karty powodują, że nie będziemy mieli niedługo problemu z tematem chociażby plastiku, który będzie gdzieś tam zalegał w szufladach naszych konsumentów.